Koleje Śląskie po raz pierwszy od 7 lat kupią nowe pociągi. Ogłoszono przetarg na dostawę maksymalnie 35 nowych składów. Pierwszy nowy pociąg miałby pojawić się w bazie kolei za ponad 3 lata. Dostawy połowa roku 2026 do końca 2027. I tak będą te pojazdy regularnie do nas przybywały. To będą pojazdy czteroczłonowe, które mają w całości zastąpić wysłużone składy N57. Przewoźnik zapewnia, że problemów ze starym taborem nie ma, ale jego czas powoli się kończy. Dlatego 22 pociągi zamówi województwo śląskie, a trzy koleje śląskie. Jeśli w obu przetargach wykorzystane zostanie prawo opcji, to pociągów ma być aż 35. To ma sprawić, że przewoźnik będzie miał dużo większe możliwości. Chcemy zmienić częstotliwość kursowania pociągów. Po pierwsze, żeby ona była regularna. Żebyśmy mieli o stałych godzinach w Odstępach czasu prawdziwy, tak zachowany pomiędzy odjazdami. Niestety są pewne prace modernizacyjne. Pod koniec dnia, mówiąc kolokwialnie, gdy te prace zostaną zakończone, docenimy to, że się zwiększy przepustowość, że pojazdy będą mogły kursować szybciej, te przejazdy ze stacji do stacji, z dworca na dworzec będą szybsze. Na razie spółka nie podaje, ile może kosztować taki zakup. W przetargu sprzed kilku lat jeden czteroczłonowy Elf kosztował prawie 17 milionów złotych. Po wycofaniu starych składów i dostawie nowych ma łącznie przybyć 15 pociągów. Problem w tym, że na w razie pieniędzy na te zakupy nie ma. W warunkach przetargu zapisano możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli nie zostanie przyznane unijne dofinansowanie na ten cel.